Babciu, opowiedz nam bajkę. O dziadku Mrozie, Iwanie i Nastieńce. Ale przecież już ją znacie, prawda? Nie szkodzi. Lubimy ją najbardziej. Dobrze. Przykryjcie się dobrze i słuchajcie uważnie. Pewnego razu w pewnej wsi żyła sobie para starszych ludzi. Mieli dwie córki. Starsza córka, córka mężczyzny, miała na imię Nastieńka, a córka jego nowej żony nazywała się Marusia. Kończyła się wiosna, ciepła noc okryła cały świat zasłoną ciemności i wszyscy w małej chacie spali. Wszyscy, z wyjątkiem Nastieńki i... Na wiedźmo, jadowita żmijo! Kazałam ci robić na drutach, a nie dzwonić nimi! Jeszcze byś obudziła moją kochaną Marusię! Lepiej będzie ci pracować na zewnątrz, ale ostrzegam! Pończocha musi być gotowa przed wschodem słońca, zanim kogut zapieje, bo inaczej wszystkie kudły ci powyrywam! Ty, wstrętna wiedźmo! Jadowita żmijo!